Sierpień jest najbardziej oczekiwanym miesiącem dla poszukiwaczy. Zaczęły się żniwa. Dla nas to oznacza tyle, że wszystkie pola będą dostępne. Odkrywca historii. Klub Odkrywcy. Zapraszają na film. Żniwa to trudny okres dla wszystkich rolników. Gospodarze już wiedzą, że w tym roku zbiory będą niższe niż w poprzednich latach. Warunki atmosferyczne nie były sprzyjające. Początkowo długotrwałe wiosenne upały i brak deszczu. Nagłe burze, a później silne wiatry i ciągłe opady deszczu znacznie wpłynęły na ich plony. W czasie, kiedy rolnicy przeglądają stan techniczny swoich maszyn i urządzeń, oczekując przerwy w opadach deszczu, aby ruszyć ze żniwami, wtedy tysiące polskich poszukiwaczy szykuje się do wyjścia w pola, aby na rżyskach przeprowadzić testy nowo zakupionych wykrywaczy metalu czy cewek o lepszej czułości lub zasięgu. Przeszukują literaturę tematu, studiują mapy i archiwalia w celu doboru nowego, odpowiedniego miejsca na przeprowadzenie poszukiwań. Część z eksploratorów wróci na swoje sprawdzone miejsca, gdzie można znaleźć ciekawe pamiątki regionalne. Dla wielu polskich poszukiwaczy będzie to pierwsze wyjście w teren, trzymając w rękach upragniony wykrywacz metalu. Nowe ubrania, obuwie i ekwipunek są skrupulatnie dobierane do własnych potrzeb, tak aby w trakcie całodniowych poszukiwań dawały komfort i przyjemność ze swojej pasji. Ponieważ miło spędzony czas na świeżym powietrzu i satysfakcja jest ważniejsza niż znalezione przedmioty. Poszukiwania w Polsce. Złote łany. Chodź do mnie! Chodź, zobaczysz! Chodź! Grube, ładne srebro. Zobaczymy, co to jest. Chodź do wody, obmyjemy. Pokaże nam się, co to jest. Tak to lubię, jak mi zaczyna się dzień poszukiwań. Pierwszy dołek i od razu wykopałem srebrną, pluską monetkę. Najbardziej nie cierpię takich sytuacji, kiedy to na samym początku trafiają mi się monety z okresu PRL-u. Pierwszy raz spotkałem się z taką monetką. Na wersie mamy postać króla i skrót od Friedrich Wilhelm Rex. Na rewersie znajdują się trzy tarcze herbowe. Poniżej dzielona data 1714, a jeszcze niżej wartość 3. Czyli mamy do czynienia albo z trojakiem, albo z trzema groszami Fryderyka Wilhelma. Nacieszę oko i szukam dalej. Zaczyna się gonitwa i walka o to, żeby odtworzyć jak najwięcej pól. Ja mam to szczęście, że mieszkam na terenie typowo rolniczym, gdzie otaczają mnie wszędzie pola. Dzięki zaprzyjaźnionym rolnikom mam dostęp do tych pól. Za to serdecznie im dziękuję.
W ostatnich latach w Polsce znacznie wzrosła popularność poszukiwań za pomocą wykrywacza metalu. To właśnie poszukiwacze przyczynili się do wielu spektakularnych odkryć, które znacznie wpłynęły na poznanie nieznanej dotąd historii naszego kraju, regionu, miasta czy niepozornie wyglądającego obszaru. W wielu przypadkach znalezione w tych lokacjach żetony, zwykłe blaszki lub niepozorne przedmioty, opowiadają swoim wyglądem i niemym głosem historię danego miejsca lub zdarzenia. Tak również było w tym przypadku. Znaleziony żeton używany był do przeprowadzenia jednej określonej transakcji jako pokwitowanie za wykonaną pracę i był wymieniany na gotówkę. Znalazłem dosyć ciekawy żeton. Służył on w pobliskim majątku jako forma zapłaty za dzienny wypas owiec. Jest to jeden z tego typu przedmiotów, który mówi nam o regionalnej historii tego terenu. Żeton zabezpieczymy i szukamy dalej. Ciepło dzisiaj okropnie. No ale co się dziwić, jak okres żniw i okres wakacji jest. Pozdrawiam wszystkich poszukiwaczy. Nie wiem, jak to jest u Was podczas prowadzonych poszukiwań, ale ja zazwyczaj znajduję dużą ilość guzików. Jestem pod wrażeniem ich różnorodności i odmian. Niektóre z nich to prawdziwe arcydzieła. Odnaleziony w danym miejscu guzik dużo nam podpowiada w momencie, kiedy zaczynamy badać dany teren. Taka różnorodność guzików była inspiracją dla mojego kolegi Sebastiana Zielińskiego, przewodniczącego klubu Odkrywcy, do stworzenia wystawy o guzikach pod tytułem Dawne guziki w zbiorach Izby Historii Regionów Suszu. Składa się ona z 12 tablic, na których zaprezentował blisko 150 guzików. Wystawa została podzielona na 3 główne kategorie. Guziki liberyjne, guziki cywilne i mundurowe. Wystawę obecnie można oglądać w Izbie Historii Regionów Suszu.
zobaczysz, nie uwierzysz. Złoto mam. Zobacz. Zaraz zobaczymy, co to. Patrz, fragment szczęki. Zobacz. Za pierwszych wynalazców implantów zębowych uznaje się Celtów. Już ponad 2000 lat temu ludzie poznali się na stomatologicznych walorach złota. Protezy na złotych płytkach mocowali starożytni Etruskowie. Złote siekacze przymocowane drucikiem stosowali starożytni Grecy, Fenicjanie i Rzymianie. Natomiast Aztekowie zalewali złotem wywiercone w zębach otwory dla ozdoby. W miarę rozwoju technologii złoto stało się uniwersalnym materiałem dentystycznym, a protezy wykonywane z jego stopów były bardzo trwałe. Rozwój medycyny spowodował udoskonalenie złotych protez zębowych, koronek czy implantów, które zapewniają wygodne użytkowanie i komfort noszenia. Największym powodzeniem złote zęby cieszyły się w krajach Związku Radzieckiego. Zapewne większość z Was pamięta modę na złote zęby. W czasach socjalizmu prześcigano się w pomysłach. Złote siekacze, złote kły, złote na przemian, złota góra, złoty dół. Moda na złote plomby i złote zęby już odeszła w niepamięć. Namacalnym dowodem na ówczesną modę jest znaleziona przez odkrywcę historii złota wkładka wraz z pozostałym zębem. Takiego znaleziska to ja nigdy bym się nie spodziewał. Złota wstawka. Złota wstawka. Szanowni widzowie, specjalnie dla Was złapałem złotą rybkę. W chwili obecnej możecie wypowiedzieć jedno życzenie, a być może ono Wam się spełni. Czego Wam z całego serca życzę? Rybkę wypuszczam do wody, niech dalej sobie pływa. A ja na dzisiaj kończę poszukiwania, wracam do domu odpocząć, aby jutro z powrotem wrócić na poszukiwania. Na rynku wydawniczym ukazała się książka Zapiski Hansa Heinricha. Jej autorem jest poszukiwacz skarbów Michał Łotek, którego znam kilkanaście lat. To opowieść o grupce poszukiwaczy skarbów, pełna cennych rad i wskazówek dla początkujących poszukiwaczy. Polecam tę książkę tym, którzy by chcieli poczuć klimat poszukiwań. W okresie przedświątecznym
dla widzów kanału Odkrywca Historii przeprowadzę konkurs, w którym m.in. będzie do wygrania nawigacja Wordon, z której osobiście sam korzystam podczas podróży na poszukiwania. Więcej szczegółów za kilka dni. Dziękuję za obejrzenie filmu. Zostawcie swój komentarz, postawcie lajka. Wpadnijcie na mojego fanpage'a i odwiedźcie mój blog. Do zobaczenia w następnym odcinku. Ja szukam dalej.